Na pewno ważne było to, jak w 1977 roku ksiądz kardynał Wojtyła występował w obronie studentów. Wtedy tworzył się Studencki Komitet Solidarności. Więc ten głos był bardzo jakoś słyszalny, dostrzegalny i może wcześniej wydawało się, że jak gdyby ksiądz kardynał Wojtyła aż tak nie wchodził w sprawy publiczne. Tutaj okazało się, że po prostu było to ważne i bardzo zdecydowanie wtedy występował w obronie no, ludzkiej godności, niepodległości, ale myślę, że też w podobny sposób odbieraliśmy wcześniej postawę kardynała Wojtyły wokół tego, co działo się w czasie wydarzeń marcowych w 1968 roku, jasną również postawę solidarności ze studentami. Myślę, że ja to tak po prostu odbierałem, bo to była to ta świadomość no, jednak skierowania się do mojego pokolenia, więc nie jakiś hierarcha odległy, a ten, który czuje swoją wspólnotę z młodymi i również ich z aspiracjami, które były w końcu aspiracjami bardzo szlachetnymi, bo tutaj nie chodziło o jakieś interesy własne, tylko jednak była ta świadomość zagrożenia kultury, zagrożenia tożsamości i kardynał Wojtyła potrafił to wspaniale docenić.